dzisiejszy temat to rewolucja francuska. Fajnie. Sprawa niezwykle ważna dla nas Europejczyków. Jest to temat naprawdę ciekawy, ale bardzo trudno się przez niego przebić i bardzo dużo osób robi to źle. Świat do momentu, w którym my żyjemy, widział bardzo wiele rewolucji. Bardzo wiele, bardzo różnych rewolucji. Tak samo rewolucją jest wprowadzenie nowego systemu orania, na przykład pola, rewolucja agrarna, jak na przykład przewrót rządu. W rewolucji była masa. Rewolucja francuska tyczyć się będzie od początku każdej ze sfer, o jakich możemy myśleć w kontekście rewolucji. Będą zmiany gospodarcze, społeczne, polityczne. Oczywiście. I będą zmiany w sposobie myślenia. Francja jest monarchią absolutną. Król ma absolutną władzę w kraju. Wszystkie inne organy są mu tak naprawdę podległe. To on decyduje o podatkach, to on decyduje o wszystkich przywilejach. Nie był on wybrany przez lud na władcę i nie otrzymał tej władzy z decyzji żadnego organu. Po prostu odziedziczył swoją władzę po ojcu. Monarchia absolutna zbudowana jest na bardzo starych zasadach. U podstaw monarchii absolutnej zawsze stać będzie pewna tradycja. Lud musi żyć w przekonaniu, że władza monarchii absolutnego faktycznie mu się należy. Francja podzielona jest na trzy zasadnicze stany. Mamy stan pierwszy, ludzi bardzo bogatych, bardzo wpływowych. Jest duchowieństwo i jest stan trzeci. Są to naprawdę po prostu obywatele. Kwestia ciekawa jest taka, że to właśnie ci obywatele płacą największe podatki, mimo że są najbiedniejsi, mają najmniej do powiedzenia, jeżeli chodzi o sprawy państwa, mimo że jest ich najwięcej i to oni kreują gospodarkę. I to wszystko, mimo że brzmi okropnie dla człowieka z XXI wieku, byłoby okej. Ale przyszło oświecenie. Społeczeństwo francuskie zaczyna mniej czuć się skrzywdzone, bo tak ma być, tylko zaczyna być skrzywdzone przez kogoś. I zaczyna chcieć swoją sytuację zmienić. Dodajmy do tego kryzys ekonomiczny, klęski nieurodzaju, wojny w Ameryce Północnej, które Francja przegrała. Właśnie kosztem rewolucjonistów, to znaczy ludzi chcących wyzwolić się z jakiegoś panowania. Francja pogrąża się coraz bardziej w kryzys ekonomiczny. I stąd. Ludwik XVI próbuje w reakcji na fakt, że kraj w latach 80. pogrąża się coraz bardziej. Zgromadzenie reprezentujące przedstawicieli trzech stanów. Organ doradczy króla, zwoływany głównie w sprawach ustalania nowych podatków. Taką sytuację mamy właśnie teraz. Rok 1789 i zwołanie Stanów Generalnych to tak naprawdę początek rewolucji francuskiej. Podczas zebrania dochodzi do wyraźnego podziału, to znaczy stan trzeci ewidentnie proklamuje zupełnie inne rzeczy niż stan pierwszy i drugi. W tej sytuacji stan trzeci decyduje się zorganizować swoje własne stany generalne, które nazywać się będą Zgromadzeniem Narodowym. Z tego pomysłu miesiąc później zrodzi się Konstytuanta, czyli Zgromadzenie Konstytucyjne. Organ, który występuje w wielu miejscach później na świecie, przy wielu rewolucjach. Głównym zadaniem Konstytuanty, jak nazwa wskazuje, jest doprowadzenie do uchwalenia Konstytucji. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czy... 14 lipca 1789 roku zdobyta zostaje Bastylia. Jest to bardziej symbol niż faktyczny sukces. Końcówka roku 89 i rok 90 to najlepsze lata rewolucji. Ludzie faktycznie zaczynają wierzyć, że rewolucja przyniesie chciane dla wszystkich zmiany. Do tego wszystkiego w sierpniu 89 roku wchodzi w życie Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. Dokument bardzo ważny dla rozumienia praw człowieka nawet w obecnym świecie. Wtedy było to coś naprawdę przełomowego. Rewolucja uderza w swojego największego wroga i tak naprawdę największego wroga postępu we Francji, czyli w Kościół. Duchowieństwo zostaje pozbawione olbrzymich majątków, przez które miało wpływy w bardzo wielu sferach gospodarki. Realne zmiany. Francja z klasycznej monarchii absolutnej, wzorca, jak powinna wyglądać monarchia absolutna, którego zgapia cała Europa, zmieni się w monarchię konstytucyjną. Król Ludwik XVI dogadał się z przedstawicielami rewolucjonistów, nie ma jednak już realnej władzy. Cesarstwa europejskie nie są generalnie na tak, jeżeli chodzi o rewolucję francuską. Idea odejścia od ancien régime, czyli starego porządku, pomysłu, w którym władza należy się monarchowi, bo tak jest, bardzo nie podoba się innym monarchom, co wydaje się całkiem naturalne. Dochodzi do wojny pomiędzy Austrią a Francją. Austrii pomagają Prusy,
Później do wojny przeciwko Francji przyłączą się państewka włoskie, Hiszpania, Holandia, Anglia. Jesteśmy świadkami powstania pierwszej koalicji antyfrancuskiej. Francja generalnie jest skazana na przegranie tej wojny. W 1993 roku dochodzi do ścięcia głowy Ludwika XVI. W takiej sytuacji można tak naprawdę pozbawić głowy każdego, kto jest dla rządzących niewygodny. Rewolucja zamienia się w krwawą wojnę domową. Do władzy doszli Jakobini, czyli stronnictwo skrajnie lewicowe. Umacniają swoją władzę konstytucją, która z niewiadomych przyczyn jest mniej liberalna i mniej oświeceniowa niż ta wcześniejsza z roku 91. Pod koniec roku 1794 rządy Jakobiniów zostają przerwane. Maksymilian Robespierre zostaje stracony. Władza przechodzi w ręce pięciu dyktatorów. Władza przechodzi w ręce pięciu dyrektorów. Jest to dyrektoriat. Pięcioosobowy organ rządowej egzekutywy w schyłkowym okresie rewolucji francuskiej. Na zewnątrz Francja uwikłana jest przecież w szereg wojen. Na fali tych wojen zauważony zostaje Napoleon Bonaparte. I tu dochodzimy już do końca. W 1797 roku pokój w Campo Formio kończy wojnę Francji z koalicją antyfrancuską. Pokój jest korzystny dla Francuzów, zyskują oni nowe terytoria. Napoleon, który wyrośnie na wojnie, dwa lata później przejmie władzę, dokona zamachu stanu i wprowadzi dyktaturę. Rewolucję francuską można by więc podsumować jako obalenie dyktatury króla absolutnego, które kończy się wprowadzeniem dyktatury dowódcy wojskowego. Bardzo mało się politycznie tak naprawdę zmieniło na przestrzeni tych 10 lat. To znaczy w ciągu 10 lat zmieniało się bardzo dużo, ale cała Francja skończyła prawie tak jak zaczynała, jeżeli nie gorzej. Niezaprzeczalnie gigantyczną kontrybucją rewolucji francuskiej to wkład w rozwój praw człowieka, rozumienia państwa i obywatelstwa, należności, obowiązków i korzyści płynących z bycia częścią społeczeństwa jednego państwa. Za to nie musimy być rewolucji wdzięczni, ale wypadałoby o tym wiedzieć. Piona.